Złożyłem dla Was i dla siebie magazyn energii Go KWH 48 16S 200 A i to nie jest instrukcja obsługi, jak to montować, ponieważ tutaj macie przewodnik dla majsterkowiczów, gdzie jest podręcznik użytkowania. Jest bardzo dokładnie określony krok po kroku, jak to zmontować. Mamy naprawdę szczegółowo pokazane wszystkie elementy. Ja je oczywiście powtórzyłem, ale w filmie zwracam uwagę tylko na te rzeczy, które mnie zaskoczyły. I druga istotna rzecz, tylko tu muszę, nic nie muszę. Mamy też przewodnik wideo, który w ciągu 3 minut pokazuje nam dokładnie, jak wygląda montaż tego magazynu. A ja sobie tu zatrzymam, żebyście zobaczyli. Tutaj mamy kolejny montaż BMS-a i te wszystkie elementy są na końcu montowane. Dokładnie, szczegółowo pokazane krok po kroku. Także zapraszam Was na mój film. Aha, jeszcze jedna rzecz, która może Wam się przydać. O, to cofniemy się do tyłu o jeden krok. Ta obudowa, ona jest teraz w wyprzedaży. Kosztuje 563 euro. I na stronie też firmy Go KWH macie sklep i tutaj można kupić baterie. No, już nie mówię o tych sodowych, które ostatnio testowałem i są naprawdę fajne. Ale mamy. O, te mamy. Nie wiem, czy tu się uda się uruchomić. Komplety po 4 sztuki, tak jak ja właśnie u siebie miałem. O, tu trzeba opcje powybierać, czy Unia, czy Ameryka. Zapraszam Was na film. Dziękuję. Obudowa pod magazyn jest wyczyszczona, wydmuchana. Tutaj dołem te wszystkie ewentualne farfocle miały prawo wylecieć. Tam jest dziura. Miały prawo, ponieważ wcześniej to już było czyszczone, w związku z tym nie miało co wylecieć, no ale po prostu to trzeba zawsze sprawdzić. Wszystkie 16 zostały sprawdzone na opór wewnętrzny. W instrukcji obsługi są tylko te gumowe ramki przewidziane między poszczególnymi ogniwami. Ostatnie ogniwo ma mieć plastikową przekładkę. Ja dodatkowo zastosuję te przekładki, te, które dostałem razem z ogniwami. Nie z obudową, ale z ogniwami. Zobaczę, jeżeli wyjdzie mi za grube to wszystko, no to je wyjmę. A jeżeli nie, to zostawię. Po prostu zawsze będzie dodatkowa jakaś izolacja. Zwrócę jeszcze na jedną już uwagę. Wszystkie ogniwa u dołu mają takie naklejone dodatkowe czarne zabezpieczenie. To dopiero przy montażu zauważyłem. Oczywiście też czyszczę to za każdym razem. To jest ważne. Ostatnie dwie cele mają tylko izolację przyklejoną, tą, która była oryginalnie dana z tą obudową. I minus, plus, minus, plus. Tak kończymy i sprawdzamy, czy naprzemiennie są wszystkie cele. To jest bardzo ważne, żeby na tym etapie to sprawdzić. No i pora przykręcić tutaj obudowę, docisnąć je. Do dociśnięcia ogniw mamy dość długie śruby. Jedną zacząłem wkręcać. Delikatnie wkręcę tylko dwie śruby, żeby to się trzymało. Magazyn energii ma kółka. Można taki wózek kupić. On ma udźwig 300 kg. Na kółkach. Idealnie pasuje, wygodny. Można tą rączkę zdemontować i postawić go z boku gdzieś, a jeżeli ktoś potrzebuje stacjonarnie, no to wiadomo, wtedy po zmontowaniu go, bo w czasie montażu warto nim się poruszać. Po zmontowaniu można go zdjąć i postawić w miejscu ostatecznym. I zobaczcie, jak idealnie też górna gąbka ochronna pasuje, żeby tam nie sypało się, nie brudziło. Mogę tym zatykać magazyn i na spokojnie montować,
to, co jest do zmontowania. Ogniwa są dobrze dokręcone przy pomocy 9 śrub. W środku 3, po bokach 3. I one, ta blacha dociskająca dochodzi do tego i dochodzi tu, o, do tych bocznych elementów. Także bardziej się nie da ścisnąć, bo tak producent przewidział, ani lżej. Śruby dokręcamy jakby ręcznie, czując opór, no bo tutaj jakby nie ściskamy tego bardziej niż się da. Ja dodatkowo użyłem jeszcze takie cienkie elementy, więc jakby jest to ściśnięte bardziej niż producent przewidział, ale myślę, że w przypadku ogniw nie ma to takiego znaczenia. Lepiej trochę mocniej ścisnąć niż za słabo, pod warunkiem, że jednolicie ściśniemy to wszystko. Tu klej czuć. A, i jeszcze jedno. Po wyjęciu BMS-a mamy tylnią jego stronę. JK BMS. 200 A, 400 A, 2 A. Jeżeli za słabo ściśniecie ogniwa, no to wam nie wejdzie tutaj ten element. Na to też trzeba uwagę zwrócić. No i oczywiście podkładka, izolacja pod spód. W tych bateriach mamy takie gniazda, ale dostajemy z nimi, o, tego typu śruby i normalne już zakrętki. Ja to wkręcam z siłą 6 Nm. Trzeba uważać, z jaką siłą dokręcamy tutaj te końcówki. Na wylot. Ja przesadziłem w tym przypadku i nastąpiło odklejenie, odlutowanie się tej dodatniej elektrody. Zastąpiłem ogniwem o tej samej pojemności. Ten sam producent, ale trochę inny typ. Już one mają gotowe te końcówki. I musiałem to odkleić i przykleić ponownie. Zresztą to okienko jest większe od tego. Ta sama pojemność, to samo napięcie. Smarujemy powierzchnię całą płaską wazeliną techniczną. I będziemy tutaj zakładać też na wysmarowane wazeliną techniczną te elementy. Takie dodatkowe polepszenie jakości. A i oczywiście wcześniej dokręcenie sprawdziłem i sprawdziłem każdy jeden element, czy nie ma jakiegoś uszkodzenia. Podkładki są z jednej strony gładkie, a z drugiej widzicie takie wystają niedokładności, więc tą gładką częścią kładziemy na busbarach u dołu. Druga rzecz, kładziemy potem czujnik napięcia, dajemy podkładkę sprężystą, przykręcamy to śrubą u góry. Cały czas korzystamy z wazeliny. Na końcu delikatnie zetrę nadwyżkę wazeliny, żeby to się nie lepiło, nie kleiło z tych elementów. Też trzeba się skupić, żeby dokładnie to wszystko połączyć i po wszystkim, po skręceniu, wołamy drugą osobę, w moim przypadku Paweł, który sprawdzi po mnie te wszystkie połączenia. Na wszelki wypadek. Cały czas pod ręką muszą być kombinerki i jakiś śrubokręt, bo dokręcając jest małe ryzyko, ale może nam klucz, czy taki, czy ten dynamiczny się wywrócić, zrobić zwarcie. Przy tych prądach bardzo się nagrzeje od razu nam ta rzecz. W związku z tym no, musimy natychmiast kombinerkami czy śrubokrętem to podważyć i wyrzucić, żeby nie było pożaru czy innego niebezpieczeństwa. Dlatego warto mieć zawsze pod ręką przygotowane wcześniej narzędzie umożliwiające natychmiastową reakcję. Teraz dokręcamy śruby. Będę piszczeć już. Dobra. I tak każdą kolejną.
To się może teraz wydać śmieszne, ale jeszcze po dokręceniu ręcznie sprawdzam, czy one są dokręcone. Wiadomo, że nie użyję siły 4 czy tam 6 Nm, ale jestem w stanie złapać jakiś poważny błąd, nie? Że nie wiem, opuściłem daną śrubę albo jakiś po prostu nastąpiło, nie wiem, przeskoczenie, blokada chwilowa. I też ostatnią rzeczą, którą zrobię teraz w sumie, to jest, czy wszystkie te śruby mniej więcej tak samo wystają poza obrys zakrętki. To jest też bardzo ważne, bo wtedy możemy wyłapać, czy coś się przyblokowało, zacięło, krzywo, lewo, prawo. Jak pamiętacie, ta pierwsza bateria, pierwsze ogniwo jest inne, ma inną końcówkę, więc ona inaczej wystaje. To wynika z mojego błędu na wcześniejszym etapie. Sprawdzamy i jeszcze raz sprawdzamy, ponieważ chodzi o bezpieczeństwo nasze, prawda? Chcemy, żeby ten magazyn energii służył nam latami. Jeszcze z tego ujęcia pokażę Wam czujniki temperatur. NTC4 to jest tutaj, potem mamy ten kolejny, NTC3, tu widzę NTC2 i o NTC1. Także mamy czujniki temperatur, napięcia, badamy z każdego ogniwa. No, estetycznie to wygląda ładnie i bezpiecznie. To nie jest blacha wygięta, tylko to wszystko jest elastyczne. Zobaczcie. To wszystko jest elastyczne, tak łatwo jest to ustawić, ułożyć. I mają numerki M1, tam leży, czy M3, M1. Urządzenie uruchomione. Jeszcze nie jest panel przedni przykręcony, tylko dwie śrubki. Od góry tak to wygląda. Mamy dokręcone te dwa busbary. W sumie nic ciekawego nie widać tutaj od góry. Wyświetlacz jest. Ja go spróbuję ręcznie przełączyć. O. I tak wygląda sytuacja teraz, jeżeli chodzi o cele. 16 cel. Jeszcze mamy połączenie z tym przez komórkę oczywiście, GoKWH aplikacją, pewnie JK aplikacja też by zadziałała tutaj, ale oni dają swoją, ja korzystam z ich aplikacji. Na końcu zostanie mi jeszcze to wieko, zabezpieczę taśmą izolacyjną i od góry przyłożę. W teorii tego nie trzeba robić, ale jakby ktoś się uparł i postanowił, nie wiem, młotem uderzyć, to mógłby zwarcie zrobić, a tak będzie dodatkowa izolacja. No i taki, tu mamy te nogi, możemy jeden magazyn na drugim postawić, nóżki wchodzą tutaj i tak można, tutaj, i tak możemy cztery magazyny na sobie postawić, tworząc jedną kolumnę. No ten mój wózek oczywiście nie wytrzyma czterech magazynów, ale dwa by wytrzymał. No, rączki są z boku, ale na wózku mi jest wygodniej to wszystko wozić, testować. Po ustawieniu parametrów i po zbilansowaniu się podłączę do DEJA. Przód tego magazynu energii mamy wejścia. Możemy podłączyć się bezpośrednio do falownika, a do drugiego magazynu drugim wyjściem, tam wejściem. Wejścia RS do podłączenia się z falownikiem czy z drugim magazynem energii, wyłącznik, uziemienie, naładowanie SOC, numer tego urządzenia, że działa, że włączony, tu mamy jakiś reset. Ekran jest bardzo prosty, startowo ile jest naładowania akumulatorów, temperatura, czy alarm, czy jest alarm. Jaka jest różnica między ogniwami maksymalna, jak jaki prąd płynie, tu jeszcze mieliśmy informację, jak przełączymy się, to mamy napięcia poszczególnych ogniw. Ogniwo pierwsze jest najmniej naładowane i ono jest teraz ładowane przez ogniwo
numer 10, to jest najwyżej naładowane, ale zobaczcie, one są wszystkie równiuteńkie. Tą jedynkę, czyli dokładnie to ogniwo, dokupiłem. Jest bezpiecznik 400 amperowy. O, tu go widać. Ten taki biały element w tym miejscu. 400 amper. Jak już bardzo pójdzie coś nie tak źle, możemy kłaść jeden magazyn na drugim. Tak wygląda to, ta jakby nóżka do górnego magazynu. I tutaj mamy aż do samego dołu takie wzmocnienie. Czyli to nie opieramy się tu na tej blaszce, tylko to idzie aż do dolnej nogi tej obudowy. Także no jest to dość grube. Będziemy mieli drugie, trzecie. Producent mówi o czterech możliwości założenia aż czterech magazynów, jeden na drugi. Pierwsze uruchomienie już podłączonego do sieci. O, zaczęło pstrykać. Idzie. No nie jest to jakiś ambitny pobór energii. Tutaj też widzimy minus 1,1 ampera. Dobra, będziemy obserwować, patrzeć termowizją na temperaturę. Potem go dociążę tak 100 amperami, żeby zobaczyć wieczorem, jak się zachowają te wszystkie buzbary, ogniwa. I jak testy się skończą, zamknę obudowę i będę miał magazyn energii 16 kWh za naprawdę nieduże pieniądze.